Jesteśmy w projektorowni dużej sali kinowej. Ta projektorownia umożliwia prezentację filmu we wszystkich występujących formatach, a więc od 16 mm poprzez 35 mm po kino cyfrowe w najnowszych wersjach, również 3D. Została tak zaprojektowana, żebyśmy mogli pokazywać zbiory o różnym charakterze, od kina historycznego po kino najnowsze. No to wymagało pewnego rodzaju odpowiedniego systemu, zwłaszcza chłodzenia, ponieważ zwłaszcza te projektory cyfrowe wytwarzają dość dużo ciepła, więc jest specjalny system wentylacyjny. Myślę, że jakość tej projekcji będzie bardzo wysoka. Za sprzęt bezpośrednio będzie odpowiadało trzech operatorów zatrudnianych przez nas, przez Filmotekę. Ponadto są osoby współpracujące, oczywiście kierownik kina, jest obsługa kina, są bileterzy, kasjerki, czy kasjerzy właściwie. No i oczywiście jest cały dział programujący, czyli osoby, które zajmują się przygotowywaniem repertuaru, gromadzeniem odpowiednich taśm, odpowiednich zapisów, układaniem ich w jakieś sekwencje i oczywiście szukaniem też pieniędzy, bo nie ma co ukrywać, że realizowanie wszelkich projektów wiąże się jednak z dofinansowywaniem tych projektów. W zasadzie kino nie broni się, kino, które nie jest siecią, nie broni się samo, więc ono musi korzystać z różnego rodzaju wsparcia. Zwłaszcza, że chcemy jakby ceny biletów skalkulować tak, żeby one nie obrażały naszych kieszeni zbyt istotnie. No w każdym razie tak, żeby było to kino dostępne dla szerokiej publiczności, również dla ludzi młodych i ludzi niezamożnych. Kino nie jest wyłącznie rozrywką. My zresztą tę funkcję rozrywkową stawiamy zdecydowanie na drugim planie. Dla nas są ważniejsze pewne cele, zadania edukacyjne, więc ten bilet do kina musi być dostępny.